Witamy Państwa, pewnie się zdziwicie, że dość szybko ten film powstaje, a niektórzy myślą, no przynajmniej myśleli w komentarzach, żeśmy tutaj Państwa przeczytali, że wrócimy do jakichś tam, że co tydzień jakiś film. Nie, nie, słuchajcie, nic z tych rzeczy. Jak nas coś znajdzie mądrego, pozytywnego, to wtedy Państwu to powiemy. Nie ma tutaj żadnej zasady, że to musi być w tydzień. Nic w tym, że nic z tych rzeczy. I dzisiejszy film, jak widzicie, z tytułu yy, Przyciąganie. Co przyciągamy, to mamy, ale słuchajcie, to jest sprawa trochę yy, wymagająca bliższego przyjrzenia się, bo ma to wpływ na nasze myśli, nasze życie. Jak myślimy, tak mamy, ale wiele nam to bardzo szczegółowo wydetalizuje yy, w ten temat. I ma to bardzo praktyczny wpływ na dzisiejsze życie nasze w tym systemie. Bardzo duży wpływ, szczególnie w tym okresie czasu, gdzie się wylewa armia, wylewają się kubły negatywu, negatywnych myśli i dążeń i tak dalej, Ach, tak to się powiedzmy, to jest szaleństwo, bym powiedział. My tak się nie interesujemy specjalnie tego, co tam się mieli, ale ostatnio to się tam jakieś kubły wylały i żeśmy to zauważyli. Ale i chyba to jest przyczyna tego, że chcieliśmy ten film zrobić. Myśmy go zapowiedzieli, jakby no, spytaliśmy Państwa, czy chcecie. no, Bardzo dużo z Państwa napisało, że chcą. Bardzo dobrze. Myśmy stwierdzili, że taka musi być odpowiedź na wylewanie się tych kubów pomei, jak tak nazwał pomyi negatywów, negatywnych pomyi na umysły wszystkich, właśnie z nami. No No bo jeżeli gdzieś coś patrzysz to tego, to widzisz, co jest coś jest takieś jakiej uwagi, to sobie oceniasz. No i właśnie i co dalej. No i w związku z tym nie będę już wstępu przedłużał, Oddaję go z wioli wioletowy, w detalach. No to proszę. Witam serdecznie. Nie wiem, jak ten film pójdzie, bo generalnie wczoraj <laughs> y, nie byłam gotowa na to, żeby w państwu, żeby państwu zrobić ten film. Nawet wczoraj y, jakby odkładałam go i y, y, uważałam, że zrobimy jakiś inny film y, w bliżej nieokreślonym czasie, a ten odłożymy gdzieś dalej. No ale dzisiaj. Podjęłam taką decyzję i dzisiaj się spotykamy z Państwem i będziemy mówić właśnie na temat przyciągania a to wszystko na skutek, właśnie, no, tak jak to Marusz nazwał, tych pomyłek. Ostatnio ciągle wpadają nam jakieś filmy przed oczy, youtuberskie, oczywiście, youtubowskie, gdzie Sprzedaje się nam taki negatyw. Mało tego, Państwo sobie nie zdajecie sprawy z tego, że oglądając właśnie to, to macie podawaną na tacy, jakby, sugestie, co ten film ma sugerować. I jak macie myśleć? I jak macie myśleć? I o czym ma, nad czym się macie zastanawiać? O, to jest chyba ten, ten ważniejszy. Nad temat. czym macie się zastanawiać i co macie w swojej głowie właśnie kreować? Co macie przyciągać? Nawet nieświadomie. Nieświadomie. My do końca nie jesteśmy yy, świadomi tego, jaką my mamy moc. I myślę, że Większość ludzkości na świecie, które, którzy posiadają nasze geny, nie zdają sobie sprawy z tego, jak potężną moc mają w sobie. To jest właśnie ta moc przyciągania. Dlatego infekuje się nas właśnie strachem. Aby przyciągać co? Właśnie strach. Właśnie strach. Słuchajcie. Od wielu lat mówi się na przykład o resecie. O resetach, o przebiegunowaniu i tak dalej, Oczywiście te resety przedstawiało nam się jako zagładę ludzkości przez ostatnie lata, właśnie tak nam się przedstawiało, i że tylko jakaś mała grupka ludzi była zdolna przeżyć te resety. Nie jest to prawdą. Resety były nie takie jak my sobie wyobrażaliśmy wcześniej, że właśnie była cała zagłada i tak dalej. Natomiast, na, tak jak mówiliśmy nieraz, II wojna światowa na przykład była resetem. Ona miała swój początek w I wojnie światowej, ale to jest temat na inny film. Natomiast na pewno. Yy, Reset polegał na jakiejś depopulacji jakiejś części ludzkości i jesteśmy w tej chwili pewni, że chodziło o nas Polanów. I co teraz się robi? Teraz popycha się ten reset. Ten reset cały czas jest jakby żywy. Jego się sugeruje, Wymyśla się nawet różne nazwy. Dzisiaj rano oglądałam film pewnego Amerykanina, który wymyślił nazwę resetowanie. Resetowanie. I on mu to mówi, słuchajcie, na lajcie, jakby to był fakt dokonany, i jakby to było w ogóle, że te resety są przed nami i to jest nieuniknione. I właśnie chyba dlatego ten film dzisiaj powsta powsta powstaje, ponieważ mnie to wręcz. Dobre. Mnie to wręcz wkurzyło. Słuchajcie, jesteśmy właśnie ładowani tymi negatywnymi informacjami, negatywizmem całym, tym defetyzmem, po to, że infekuje się nas właśnie tym wirusem strachu. Notabene, ta obecna sytuacja my nie chcemy tego nazywać po imieniu. Bo nam zaraz będą film blokować, kasować i tak dalej. Nie chcemy tego nazywać po imieniu, niemniej jednak ta obecna sytuacja. Każdy, i ten... Ale każdy z Państwa się domyśli o co chodzi. No to tu nie tak... trzeba nawet mówić po imieniu, nawet można powiedzmy zasugerować albo powiedzieć. Sama tematyka się już, już się połapiecie. Ja już słuchajcie, nie, uważ... nie myślcie, że ja uważam wszystkich tutaj, znaczy uważamy, że tam nie myślicie. Bardzo dobrze myślicie, jesteście wyższe, Także połapiecie się we wszystkim, i to, co mówimy już od, od lat, to się łapiecie, jak to się mówi, w trymiga. No, ale dobra, nie przerywam wioli, proszę. Więc właśnie ten defetyzm, <grym> przepraszam, w internecie, to jest jak ten wirus, który infekuje nas wszystkich, naszą wodę w naszych ciałach. Pamiętajcie, że woda w naszych ciałach bardzo dobrze przewodzi prąd. Więc ta esencja, którą przyjmujemy, czy to będzie negatyw, czy to będzie pozytyw, będzie wpływać na wasz organizm. Będzie wpływać na organizm wszystkich. Jeśli spojrzycie trzeźwo na cały ten defetyzm wylewający się z dzisiejszego internetu, jeśli spojrzycie właśnie trzeźwo, to się zorientujecie, że ktoś tam wam sugeruje wasz tok myślenia, i wy macie myśleć w odpowiedni sposób, żeby przyciągać właśnie negatyw do siebie. To jest to właśnie zaklinanie rzeczywistości. I pamiętajcie, że łatwiej przyciągać do siebie wszystkie złe, negatywne y, sytuacje, wydarzenia. Niż, wydarzenia, niż pozytyw. Bo y, żeby przyciągać pozytyw, to trzeba go zauważyć w, w życiu codziennym, to jest raz, i nad tym się zastanowić. Nad tym się zastanowić, trzeba to poczuć, trzeba czuć pozytyw w sobie, żeby przyciągać pozytyw. Trzeba w sercu nosić pozytyw, a jeśli nasze serca, kart serca są skażone negatywem, to będziemy przyciągać tylko negatyw. Słuchajcie, ostatnio oglądałam sobie jakiś tam film o y, diecie warzywno-owocowej, nieważne. I tam kobieta e, powiedziała takie słowa, że wszystko, o czym pisano i mówiono odnośnie tej sytuacji, którą mamy już od ponad roku, że wszystko to, o czym pisano i mówiono w ramach teorii, właśnie spiskowych, dziś, dziś dzieje się naprawdę i że to się odbywa. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego się to tak dzieje, że właśnie działają zasady przyciągania. I to zaklinanie rzeczywistości, o, której, o którym mówiliśmy niejednokrotnie, to właśnie polega na przyciąganiu. I, I kto to robi? Nieświadomi ludzie. Nieświadomi ludzie, tym bardziej, że wy macie dyktowane dyktowaną już inter, interpretację, wy tego nie zauważacie, ale wyjdziecie za tokiem myślenia właśnie tych osób, które robią dla was te filmy de, y, y, negatywne. Wy macie już podaną odpowiedź na tacy. A więc jeśli będziecie myśleć w ten sposób, tak jak wam podyktuje internet, to będziecie to przyciągać. I nic dziwnego, że później właśnie to będzie się działo. Albo będzie się coś działo w waszym życiu negatywnego. Bo jak ściągniesz negatyw, to możesz mieć w życiu wydarzenia, sytuacje, inne rzeczy negatywne. Bo się tym żywisz, jak to się mówi. Yy. To czym się żywi, to takie ma zdrowie. Cóż, coś w tym stylu. Zrozumiecie. Na pewno zrozumiecie. Ja wam podam osobisty przykład. Yy, wstyd mi się przyznać, ale rzuciłam palenie po 32 latach. I wiecie, jak ja to zrobiłam? Na zasadzie przyciągania. Na zasadzie przyciągania rzuciłam palenie. Ja rzucałam palenie niejednokrotnie w swoim życiu, i zawsze później wracałam do tego palenia. Albo mi się po prostu nie udawało. Ostatnie lata to już były takie intensywne i bardzo intensywnie i myślałam, i prosiłam Atta o pomoc. Prosiłam go o pomoc, ale brakło decyzji. Bo trzeba było mieć na tyle tej odwagi w sobie osobistej, żeby powiedzieć i podjąć decyzję. Teraz to był ostatni papieros, ja rzucam palenie. Ja sobie w różny sposób pomagam, ale też pomogłam sobie w ten sposób, że codziennie, codziennie przyciągałam to, że ja to palenie rzuciłam. I ja codziennie, przez dłuższy okres czasu, kiedy odpalałam tą wstrętną fajkę, mówiłam: Jesteś ostatnim papierosem, skończyłam z Tobą. Słuchajcie, różne cuda się działy, różne cuda się działy. Papierosy, które i tak odpalałam, wypadały mi z rąk, albo na przykład zabrakło mi papierosów, poszłam do sklepu, to drzwi się zablokowały, nie mogły, się nie chciały się odblokować. Ale ja z uporem maniaka przechodziłam naokoło pasażu i wchodziłam drugimi drzwiami. Ale jak wychodziłam z pasażu, niewpuszczona przez zablokowane drzwi, to nagle zaczął padać deszcz. Żebym nie mogła iść naokoło. Słuchajcie, takie właśnie dziwne rzeczy się działy, bo przyciąganie już działało, tylko brakowało decyzji mojej. Mój mądry mąż cały czas powtarzał: Kochanie, ty musisz podjąć decyzję. Ja w ogóle były dyskusje na temat decyzji. W ogóle chyba być może na temat kwestii decyzji, to może się zrobi jakiś film. Ale to, słuchajcie, to jest jakaś tam przyszłość. Mniejsza, dalsza, ale to jest właśnie pies pogrzebany, w ogóle, powiedzmy, na dzisiaj, w różnych kwestiach. To jest kwestia decyzyjna, ale dobra. Dalej. Różne rzeczy przez ten okres, yy, 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 przez ostatni okres, zanim rzuciłam palenie, różne rzeczy się działy: jakieś poparzenie palców przy odpalaniu papierosa, czy jakieś straszne zakrztuszenie się, no, i w końcu przyszedł moment, że ja tą decyzję musiałam podjąć. Zostałam wręcz do tego zmuszona, to co przyciągnęłam, to musiało pracować na siebie. Zostałam do tego zmuszona i zmuszona do podjęcia decyzji. Nikt mi w tym nie pomógł, chyba oprócz adta tylko. No nie chyba, tylko na pewno. Wpadłam w panikę, ale za chwilę, jak tylko się zwróciłam właśnie do Atta, co teraz, jak ja to zrobię, to dostałam e, takiego spokoju i takiej siły, że nie palę do dziś. I wiem, że już nie zapalę. I wiem, że już nie zapalę. Ale do czego zmierzam? E, oczywiście wojuję e, się ze mną, żebym po tego papierosa sięgnęła. Yy, nie wiem, może ktoś ma podobne doświadczenia. Ja co noc mam po kilka snów, odkąd rzuciłam palenie i śnią mi się dzieci. I właśnie do czego zmierzam? Przez całe życie ktoś mi kiedyś powiedział, że jak przyśni się maleńkie dziecko na, na rękach, to znaczy, że, be, yy, że ten sen zwiastuje kłopoty. A ja sobie jeszcze wkręciłam, że maleńkie dziecko, yy, które się przyśni na rękach. Zwiastuje kłopoty finansowe. I słuchajcie, zawsze kiedy mi się przyśniło dziecko, ja otwierałam oczy, zawsze o tym śnie pamiętałam bardzo, były to bardzo wyrazi wyraziste sny i zawsze wkręcałam sobie i przyciągałam, no nie, znowu będę miała kłopoty finansowe, znowu będę miała kłopoty i tak się działo, i tak się działo. Bo I zostało przyciągnięte. To nie bo... tylko z tym dzieckiem, różne sytuacje, nie? w zależności to, co sobie tam przeczytałeś w senniku, albo, bo kiedyś człowiek korzystał z różnych kłopot, albo to, co sobie wtręciłeś i tak przyciągałeś. Zawsze, I ja zawsze sobie przyciągałam te kłopoty. I teraz, kiedy rzuciłam palenie... Yy... To powtarzam, że wiele osób, który, których rzuciło palenie, właśnie ma e, e, bardzo intensywne sny, niektórzy mają e, straszne koszmary. Bardzo wyraziste. Natomiast mnie codziennie śniło się dziecko przez chyba miesiąc czasu. Czasami nawet w jedną noc budziłam się kilka razy. Za każdym razem był inny sen, i na, nawet nieraz dwa razy śniło mi się dziecko. I e, ja się z tego śmiałam. Kiedy się budziłam, to się z tego śmiałam. I powiedziałam: nie, nie będę przyciągać tych bzdury więcej. Żadnych kłopotów mieć nie będę. I tak się stało. I w tej chwili już dzieci żadnym się nie śnią. A nawet jeśli mi się przyśni to dziecko, to ja yy, ponieważ ja w ogóle bardzo lubię małe dzieci, więc ja się z tego yy, cieszę i twierdzę, że. Yy, Śniło mi się przecudne dziecko, i to był najprzyjemniejszy sen, jaki tylko może być. Więc przestałam przyciągać. Patrzcie, jak wszystko, jak wszystko właśnie opiera się na tym przyciąganiu, i my sobie z tego sprawy nie zdajemy. Natomiast, żeby przyciągać właśnie złe rzeczy, negatywy, to jest bardzo prosta zasada, ponieważ my żyjemy w negatywie. Generalnie rzecz biorąc, wszystko wokół nas, nas, tak nas wychowano, tak nas zmanipulowano, że wszystko nam się kojarzy z negatywem. No, mów. Dobrze, że powiedziałaś ja chcę tutaj wrzucić jeden przykład, mhm. bo tu jest wiele dała jeden przykład. Ja chcę dać tu następny przykład. Możecie mieć własne przykłady, przykłady to są wszystkie nasze przemyślenia i wnioski. Wy możecie dojść do innych, ale ja ten przykład muszę dać, no bo yy, to się ciągnie jak, yy, jakbym to powiedzieć, to nie tyle, co się po nas ciągnie, bo po nas się to nie ciągnie, ale słyszymy. Wiele Polaków tęsknie za Polską. O, widzicie co? To, to jest bardzo bolesny temat. My yy, pamiętamy, kiedy yy, parę lat temu wracaliśmy do Polski, no i w jednym sklepie polskim, tu w Holandii, mówimy, że no teraz jedziemy do Polski i nagle parę ekspedientek mówi, no też bym chciała. I to tak z takim... Y rozrzewnieniem. Rozrzewnieniem, tak. no Zresztą... też bym chciała, bo, bo my już wiedzieliśmy, że jedziemy. Ale do... wam dobrze, ja Ale też bym chciała. Do... Ale ja wam dobrze, też bym chciała. <laughs> Słuchajcie, Odwróćmy wszystko. My już nie jesteśmy tacy, że nic nie wiemy. W zeszłym roku, przez te osiem. To było wręcz 31 filmów wręcz kluczowych, jeśli nie mówiąc tych 8 lat, które były wcześniej. zwiedzał ogromną wiedzą daną przez Atta. Filmy niebocentryczne historyczne, to jest historyczny niebocentryzm i tak dalej, jest, jest cała masa innych filmów. Nie jesteśmy już nic wiedzące. <laughs> Mamy pewien poziom świadomości. Po co on jest nam dan od ten poziom świadomości? I teraz, żeby w takim przypadku, że z tym właśnie, że yy, wystarczy popatrzeć, że jest, no, ten z za Polską. On nie pojedzie do Polski, jak on się męczy i tak dalej. Guzik prawda. Słuchajcie, co mamy pod, stama, pod stopami. Pod stopami mamy ziemię, która należy do Atta. Pomyślcie sobie, że wszędzie jest Polska. Jesteśmy w Nowej Zelandii. To też jest Polska. To jest, też jest pole należące do Atta. Co to jest Polska? To jest tylko wytwór polityczny. Oni przez wieki dzielono nasze pole, naszą macierz na korporacje. To są tylko korporacje ich. <grym> tak jest, to są organizacje polityczne. Oni tak, oni stworzyli. O nazwie: Holandia, nie, tak. Niemcy. Co tam jeszcze? No, Szwajcaria. No, tam no powiedzmy, jakie chcesz. Tak, no. Ile jest tak. państw, tak zwanych tutaj na polu, atta? Yy, to po prostu to są wszystko, y, ziemia należy do atta. Koniec. I trzeba to po prostu to obrócić. Yy, pamiętacie poprzednie, co? No, dwa chyba filmy do tyłu. Po tej przerwie długiej. Yy, to yy, wiele powiedziała pięknie. Jesteśmy u siebie. Wszędzie, gdzie byśmy nie byli, to jesteśmy Dokładnie. u siebie. Dokładnie, ale myśmy wtedy to powiedzieli, tam właśnie w tym Hausden. <laughs> jesteśmy u siebie, tak? Na Twierdzy Gwiazda. No, Słuchajcie. <laughs> no i właśnie, dobra. Ja już kończę. To jest taki, to był, to był przykład sami, to jest wszystko materiał do frezu dla Państwa, ale to już ja już się wypinam i proszę Wiolę mnóstwo ludzi właśnie przysyła do nas od dawna, przysyłacie do nas filmy właśnie z tekstem negatywnym. Z tekstem negatywnym. Linkujecie to, tamto. Ja wiem, że wyszukacie prawdy. Choćby tej prawdy w tym filmie miało być 5%, ale tak się autor jakiegoś tam filmu na YouTubie legalizuje, że powie 5% prawdy, 95% jest kłamstwa. kłamstwa, i to jeszcze napchane to jest wszystko negatywem, i zasugerowana jakaś tok myślenia, zasugerowany, abyście mieli właśnie myśleć negatywnie i tak jak oni sobie tego życzą, po to, abyście przyciągali do siebie negatyw, a również kreowali gównianą przyszłość. Bo jak. Żywisz się gównem, to będziesz miał gówniane życie. Dlaczego? Dlaczego nie cieszycie się tym, że dowiedzieliście się, gdzie żyjecie. Wiecie czym jest niebocentryzm? Mnie kilka miesięcy temu czy nawet kilkanaście, ktoś bliski z mojej rodziny zadał mi pytanie: "No i co ci dał ten niebocentryzm?" Poprawiła się jakość Twojego życia. Wiecie, co zatkało mnie? Ja powiedziałam, prawda ma wartość bezwzględną, ale dzisiaj powiem Wam jedno. Co mi dał niebocentryzm? Niebocentryzm dał mi to poczucie, że ja stałam się lepsza. I to jest meritum, bo ja dzięki Atta i dzięki temu, że dowiedziałam się, gdzie żyję. Gdzie jest mój atta, mój rodziciel, gdzie jest moja rodzicielka, to dzięki temu ja czuję się lepsza, bo odzyskałam kręgosłup moralny, bo pracuję nad sobą, żeby moje cechy były cechami atta i żeby szanować to, co dała mi macierz. Słuchajcie, zamiast oglądać te bzdurne filmy, które was. Programują negatywnie, abyście wykreowali negatywnie i przyciągali negatyw i go kreowali w waszym otoczeniu. Pomyślcie sobie, jak wspaniałą rzeczą jest dowiedzieć się tego, jak blisko są nasi stwórcy, nasz stwórca Atta i nasza Macierz, bo Macierz też. Daje wam życie, tak? Wy po niej stąpacie, patrzcie, jak blisko was jest. To sobie wyobraźcie, pod stopami macie pole, atta. Czyli wyobraźcie sobie, że pod stopami macie Polska. Natomiast <gry> wystarczy spojrzeć w górę i tam jest nasz rodziciel, atta. Tam ten jest jego który, pałac. Ten, który dał wam też życie. No. Macierz bez y, Atta nie istnieje, tak? tak. Oni... Y, Współ, współdziałanie, współistnienie, równowaga i tak dalej, i tak dalej. Tłukliśmy to niejednokrotnie. Natomiast to, jak może nas naładować pozytywnie, bliskość, bliskość. Kiedyś myśleliśmy, że ten Bóg jest gdzieś tam strasznie daleko, nie wiadomo gdzie. Czuliśmy się tacy osamotnieni, samotni, że ten Bóg no albo Cię usłyszy, albo Cię nie usłyszy. Ale teraz masz świadomość, że On jest blisko i Macierz, która dała Ci życie, też jest blisko. Stąpasz po niej. A Atta jest blisko Ciebie. On Cię słyszy, On Cię widzi. Nie jesteś sam. Zawsze nie myśl, jesteście osobami na przykład samotnymi. Y może uważacie, że to jest i tak dalej, i tak dalej. Zwróćcie na, na jedną uwagę. To jest cholernie pozytywne. Nie jesteście sami. Z wami jest Atta. Pomyślcie sobie tak. Nie jestem sam. Ze mną jest Atta. Myślicie, że ja yy, myślałem inaczej przez lata, kiedy w Polsce byłem sam. No tam było, wiecie, ile lat. No trochę było tych lat. Yy, byłem sam. Samotny mężczyzna. No teraz już nie. Mhm. Ale po prostu yy, zawsze miałem to, że a ta jest tylko inaczej go nazywałem. Inaczej sobie to wszystko wyobrażałem. Yy, w końcu się poznało niebo centyzm i tak kawałek po kawałku, kawałek po kawałku. Yy, doszło się do wszystkiego. Do otworów na biegunach do pałacu. Do wszystkiego się doszło. Do pałacu i doszło się nawet do, do gigantycznego, czym ten pałac jest gigantyczny, reaktor zimnej fuzji, kwintesencja, która to jest gigantyczna siła, która zaprowadzi, która jest gwarantem tego, a to jest gwarantem, natomiast to jest tak zwana siła fizyczna, która doprowadzi ład aty do stanu pierwotnego, tego, który był na początku stworzenia. O, to jest gwóźdź programu. I gwoździem programu jest też cząsteczka Atta. My z tą cząsteczką, kochani, możemy góry przenosić. My możemy je zamienić w mgiełkę e e esencjonalną. Cała ta świadomość, gdzie żyjemy, że mamy rodziciela na górze, rodzicielkę pod stopami, która nam też potrafi dać swoją esencję. Przecież wiadomo, że możemy się uziemiać, i to jest wspaniałe też uczucie, prawda? Możemy oczyszczać swoje organizmy poprzez uziemianie się. Od tego smogu elektronicznego. No i takich innych rzeczy. Świadomość posiadania cząsteczki Atta też jest wspaniała. Świadomość, świadomość to jest nasze dobrodziejstwo i to powinno nas nastrajać pozytywnie, bo tylko kiedy będziemy mieli właśnie miłowanie i wszystkie cechy Atta w naszych kartach, sercach, to wtedy możemy przyciągać wszystko, co dobre. Inaczej się nie da. Jeśli mamy strach w sercach, jeśli mamy negatyw w sercu, to choćbyś miał dobre chęci, nie przyciągniesz nic dobrego, nic pozytywnego. Musisz mieć to miłowanie w sercu. Nie ma innej opcji. Więc dlatego trzeba nad sobą pracować. A słuchajcie, usiąść przed laptopem czy przy, na, nad telefonem i oglądać ten negatyw, yy, jak. Płynące żygowiny to jest. To jest najprostsza sprawa. I w ten sposób będziecie się ładować negatywem i przyciągać negatyw. I z mojej strony to już będzie tyle. My musimy już kończyć po, powolutku. Yy, koniec. No rzeczywiście. Fie... Kwestie dalsze do przemyśleń. Do przemyśleń waszych. Tak? Przypomnijcie sobie własne doświadczenia. Po to dałam swoje tak jest właśnie to macie własne doświadczenia przeanalizujcie przeanalizujcie to jest słuchajcie to nie jest takie coś co my tutaj robimy film jest i ma być co tydzień na talerzu jak niektórzy napisali w komentarzu nie to jest po prostu materiał do przemyśleń do frezów ja to nazywam frezami do obróbki myślowej yy, w oparciu o własne doświadczenia i ma to się nazy Powinniśmy zastanowić wszystkim i tak dalej. I to ma dopiero efekt ten film, nie dlatego, że myśmy, myśmy go zrobimy, czy zrobimy i tak dalej. Trzeba przerwać to, co się dzieje w tej chwili. Dlatego ten film zrobiliśmy. W waszych umysłach trzeba przerwać, bo na, na dzień dzisiejszy to ci, którzy nami. Y w cudzysłowie rządzą, którym się wydaje, że nami rządzą, przygotowywują się do ósmego resetu. Dlatego ja już widzę wszędzie wokół siebie na, na różna moda się pokazuje na ósemkę. Na ósmy reset. Więc słuchajcie, albo my ich, albo oni nas. I na tym byśmy skończyli. Do usłyszenia, do następnego. Do następnego.